Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie rozpoczynamy nowy cykl dwuczęściowy dotyczących 45 tez Johna Wycliffe'a, który żył w latach 1320 do 1384. Był to angielski teolog i reformator kościoła, profesor Uniwersytetu w Oksfordzie i duchowny katolicki związany z ruchem Lojardów. Nim przejdziemy do omówienia tez, krótki rys historyczny tamtego okresu, abyśmy mogli dobrze zrozumieć, o co chodzi w tych 45 tezach, na jakiej podstawie one wypłynęły. Wiek XIV to okres w historii bardzo burzliwy, obfitujący wiele tragicznych wydarzeń, które wpłynęły na wygląd intelektualnej mapy Europy. Najbardziej brzemienna w skutkach dla rozwoju myśli była epidemia dżumy, która zdziesiątkowała ludność naszej części świata. Jej pierwszy, największy atak w latach 1348-49 znacznie przerzedził kadrę nauczycielską na uniwersytetach. Jej drugi atak pod koniec lat 50. i na początku 60. dopełnił dzieła zniszczenia. Drugie tragiczne wydarzenie to wojna stuletnia między Francją i Anglią, która ograniczyła wymianę myśli między dwiema najważniejszymi uniwersytetami średniowiecznymi, mianowicie w Paryżu i Oksfordzie. Następnie spory papieża z zakonem franciszkańskim o doktrynę ewangelicznego ubóstwa doprowadziły do licznych prześladowań tych braci zakonnych, którzy nie chcieli podporządkować się papieskim nakazom i opierali się wprowadzeniu zmian do reguły zakonu. Przykładem Wilhelm Ockhamman. Później parę słów powiem o nim. Spór o inwestyturę, czyli o obsadzanie stanowisk kościelnych między papieżem Janem XXII a Ludwikiem Bawarskim, walczącym o sukcesję na tronie niemieckim, doprowadził do otwartej wojny. Liczni myśliciele, m.in. Jan z Jandamo i Marsyliusz z Padwy, udzieliwszy królowi swojego poparcia, musieli opuścić Uniwersytet Paryski w obawie przed prześladowaniami. Przeniesienie stolicy apostolskiej do Awionu, później zaś schizma w Kościele Wschodnim, wywołały u zwolenników reformy Kościoła ostrą krytykę papiestwa w imię powrotu do wartości ewangelicznych. Jan Wycliffe, który był orędownikiem reformy Kościoła w swoich traktatach i kazaniach, jawi się jako prekursor reformacji. Mamy tutaj główne tło historyczne w punktach. Przede wszystkim wielka schizma zachodnia. Niektórzy mówią, która doprowadziła do podziału chrześcijaństwa zachodniego. Wiemy, że było wtedy dwóch papieży, a czasami nawet i trzech papieży, którzy nawzajem siebie zwalczali. No, ona ponad 100 lat trwała, aż do soboru w Konstancji 1415 roku. I na tym soborze został spalony Jan Hus, czeski reformator. Następnie była niewola awiońska od 1309 roku. Papież przeniósł się do Awionu i rozpoczęło się takie, można powiedzieć, przepychanki bardzo polityczne, które nie godziły w naukę Jezusa Chrystusa, naukę apostolską. Następnie rządziło w takim okresie trzech papieży naraz. Uważa się, że jeden był papież, a drudzy antypapieże. Oczywiście nie tak było, bo każdy z tych papieży uważał się za papieża. Żaden nie mówił, że jestem antypapieżem. I nawzajem się zwalczali, nawet prowadząc między sobą wojny.
Doprowadziło to w ogóle do totalnego upadku autorytetu papieża. No właściwie państwa, które stały z boku, to czasami nie wiedziały, który jest prawdziwy, który prawdziwszy, można powiedzieć. I w zależności od własnego upodobania politycznego wybierały tego albo tamtego, albo tego trzeciego papieża. Następnie upadek w kościele był bardzo poważny, nepotyzm, czyli faworyzowanie swoich ziomków na krewnych, na stanowiska kościelne, przekupstwa, upadek moralny większości duchowieństwa. Następnie było spalenie templariuszy w 1310 roku jako heretyków. No właściwie tam chodziło głównie o pieniądze, bo tortury, na których przyznawali się do wszystkiego, co chcieli prześladowcy, no to było właściwie fikcyjne. Chodziło głównie o zdobycie majątku templariuszy, który przez wiele wieków oni zdobywali. Wiek XIV to wiek prześladowania Żydów. Tu napisałem w jednej miejscowości 5 tysięcy zabito, 160 spalono. Ten okres żółtych opasek, getty, to jest właśnie ten okres, kiedy to nie w czasach nam nowożytnych, za czasów nazistowskich, nie, hitlerowskich Niemiec powstawały getta i te opaski, które Żydzi nosili. Nie, to jest wymysł rzymskokatolicki właśnie w tym XIV wieku. Tam jest non-stop. No, prawie co roku jakieś pogromy są, bo z uwagi na różne posądzenia Żydów, że trują wodę, jakieś czary rzucili, no już gawieć od razu bierze broń i rzezie Żydów są. W 1329 roku nastąpiło potępienie dzieł mistrza Eckharta. No, dzisiaj mamy mistrza Eckharta bardzo wychwalanego, studiuje się, zachwyca się jego dziełami. No, mistrz Eckhart prawie że uniknął spalenia na stosie. Wojna stuletnia między Anglią i Francją, no to jest po prostu dobijała ludzi. A to, co właśnie już czytałem, to czarna śmierć, czyli dżuma, która falami przeszła przez Europę, dziesiątkowała, czy tam 1/3 mieszkańców Europy zginęła, to było coś okropnego, co się działo w Europie. Następnie w 1377 roku była tak zwana krwawa łaźnia we włoskiej miejscowości Cesena pod dowództwem Roberta Kardynała, który później został papieżem Klemensem VII. Około 5 tysięcy osób zostało z cywilów w czasie jednej z potyczek wymordowanych. Mówi się, że to były tak zwane zbrodnie wojenne. Obecnie to byłby poważny trybunał, sąd wojenny w Hadze, ale ten kardynał Robert, on się tak czuł bardzo pewne, że później go wybrali na papieża i był Urbanem V. Następnie Turcy pokonali Serbów, wiemy w poprzednich stuleciach właśnie Tatarowie, Mongołowie tutaj wschodnią Europę pustoszyli. Tak więc Europa była bardzo, bardzo smagana z wielu, wielu stron i od wewnątrz, i od zewnątrz. Ten wiek XIV zaczął się dosyć nieciekawie, mianowicie papież Bonifacy VIII w 1302 roku wydał bullę,
z łacińskiego jeden święty, który jakby powiedział, potwierdzał supremację, czyli władzę duchowieństwa nad świecką władzą, no w ogóle nad wszystkimi ludźmi. Bula ta powstała w wyniku sporu z królem Francji Filipem Pięknym, jest deklaracją praw i przywilejów papiestwa na podstawie kilku wersetów Biblii. Bonifacy VIII w specyficzny sposób stwierdza, że po pierwsze, społecznością chrześcijańską rządzą dwa miecze, duchowny i materialny, oba poddane władzy duchowej, która stoi ponad wszelką władzą doczesną. Dwa. Idei niezależności władzy świeckiej od duchowej jest herezją manichejską. Najwyższa władza duchowa, nawet jeśli zbłądzi, nie podlega sądowi ziemskiemu, lecz tylko niebieskiemu. Jeśli więc ziemska władza zejdzie z właściwej drogi, sądzona jest przez władzę duchową. Zaś jeśli niższa władza duchowa zbłądzi, wtedy niższą władza jest sądzona przez wyższą. Lecz jeśli najwyższa władza zbłądzi, to może być sądzona jedynie przez Boga, nie zaś przez człowieka, jak poświadcza to apostoł Paweł w liście do Koryntian 2:15, w pierwszym liście. Człowiek duchowy osądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Czwarty punkt. Posłuszeństwo biskupowi Rzymu jest konieczne do osiągnięcia zbawienia. To też oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. I tutaj w celu wyjaśnienia podaję, że co to znaczy człowiek duchowy. Uważny czytelnik listów apostoła Pawła wie, że człowiek duchowy to nie jest członek duchowieństwa, lecz człowiek żyjący według ducha, w przeciwieństwie do człowieka cielesnego, który żyje według ciała. List do Rzymian 7-8 rozdziału. I tutaj właśnie musimy rozgraniczyć człowieka duchowego. On żyje według ducha, zgodnie z duchem Ewangelii, zgodnie z duchem Jezusa Chrystusa, z nauką Pana Jezusa. To jest człowiek duchowy. To nie ma nic wspólnego z duchowieństwem. A człowiek cielesny to człowiek, który żyje według ciała. On po prostu dogadza swojemu ciału, nie myśli o sprawach duchowych, tylko chce żyć teraz i obecnie, no, używać życia i dogadzać swojemu ciału na różne sposoby. Tak więc ta bula, to oczywiście nie pierwsza była bula w historii papiestwa, która w ten sposób wyrażała wyższość papieża nad wszystkimi, nawet nad królami, cesarzami i tak dalej. No to w przeszłości były poważne konflikty, no dwa miecze, no to sławne stwierdzenie, no mamy tutaj dwa miecze, o, wystarczy i tutaj zrobiło się według tych dwóch mieczy z Ewangelii, no piękną otoczkę, że mamy dwa miecze. Oczywiście, jeżeli ktoś twierdzi, że władza świecka jest niezależna, no to już jest, popada w herezję manichejską, jest wyklęty, no straszy się bardzo poważnie. I oczywiście władza duchowa, ta najwyższa, czyli papież, mamy tu na myśli oczywiście, nie może być przez nikogo sądzony, jedynie przez Boga, no czyli właściwie przez nikogo, no bo Pan Bóg oczywiście nie stąpi na ziemię, nie otworzy jakiegoś przewodu sądowego, czyli po prostu jest papież totalnie bezkarny, może robić co chce, gdzie chce, ile chce, i nikt mu nic nie może zarzucić. I do tego jeszcze oczywiście dochodzi tak zwane posłuszeństwo potrzebne do osiągnięcia zbawienia. Oczywiście bardzo poważnie się tutaj straszy ludzi, że jeżeli nie jesteś posłuszny biskupowi rzymskiemu, no to nie osiągniesz zbawienia. To oczywiście nie chodzi tutaj w tej buli o posłuszeństwo pod względem Ewangelii. Tutaj wiemy, chodziło o inwestyturę,
o nadawanie dóbr i wiele innych rzeczy. Właściwie król w danym państwie no, nie był królem, miał jeszcze nad sobą władzę, a ta nad sobą władza to była władza duchowieństwa nad nim, którzy jeżeli król się tam coś nie podobał, od razu słali listy do papieża, a papież groził palcem, czy też zrzucał różnego rodzaju poważne ostrzeżenia. Obecnie wrócimy właśnie do Wilhelma Ockhama, który w tamtych czasach no, nie tylko władze świeckie wikłały się w spory z papieżem, ale i duchowni też mieli w tym swój udział. Wilhelm Ockham, żyjący w 1280 do 1349, uwikłał się w spór z papieżem dotyczący ślubów ubóstwa i przestrzegania go przez zakony żebracze. Podstawowe pytanie, które niemal od powstania zakonu franciszkanów budziło kontrowersję, dotyczyło tego, czy Jezus i jego uczniowie posiadali jakąś własność. Chodzi o własność materialną, jakieś majątki, ziemię, pałace, domy, no i tym podobnie. Na prośbę Michała z Ceseny, generała zakonu, Ockham miał zbadać to zagadnienie. W rezultacie tych badań zajął stanowisko przeciwne papieskiemu i ogłosił pogląd o konieczności ewangelicznego ubóstwa. Niepewny swych dalszych losów na dworze papieskim, Michał z Ceseny i Wilhelm Ockham 26 maja 1328 roku uciekli do Włoch do cesarza Ludwika Bawarskiego skłóconego z papieżem. I teraz parę słów o Wycliffe. Mianowicie John Wycliffe, widząc to wszystko, co się dzieje, znając Pismo Święte, bo też brał udział w tłumaczeniu Pisma Świętego, tak jak Marcin Luther na język niemiecki, John Wycliffe na język angielski, aby Pismo Święte dotarło do ludzi. John Wycliffe był rozpaczony, że wewnątrz kościoła nie można dokonać żadnych reform. Doszedł do radykalnego wniosku, skoro kościół nie jest zdolny do tego, by wprowadzić reformy, winien być podporządkowany nadzorowi świeckiemu. W swych kazaniach głoszonych w tym czasie Wycliffe posunął się aż do stwierdzenia, że zbawienie duszy nie zależy od kościoła, ale od samego człowieka. I jest jego bardzo sławne dzieło. No szkoda tylko, że właściwie dwa rozdziały z jego bardzo sławnej książki zostały przetłumaczone na język polski. O Chrystusie i jego przeciwniku Antychryście. A to wszystko w książce, wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku pod redakcją Elżbiety Jung-Palczewskiej. Pierwsza teza. Substancja materialna chleba i podobnie substancja materialna wina pozostają w sakramencie ołtarza. W pierwszej tezie jest mowa o Eucharystii, gdzie od wieków toczył się i toczy się i będzie się toczył spór, czy chleb to jest chleb, czy wino to jest wino, czy to jest rzeczywiste ciało Chrystusa, jak do tego dochodzi, bo właściwie no, zawsze pozostaje chlebem, a według nauki rzymskokatolickiej jest ciałem Chrystusa. I na podstawie Pisma Świętego i na podstawie własnego doświadczenia John Wycliffe stwierdził, że chleb jest chlebem, wino jest winem. W sakramencie ołtarza nic się nie zmienia. Ksiądz nie jest jakimś, byśmy powiedzieli, istotą, która
zamienia jedno swoimi słowami, zamienia jedno w drugie, w rzeczywiste ciało Chrystusa. No bo jak to jest? W chlebie jest Chrystus, w niebie jest Chrystus, jeżeli Chrystus jest z ciała i ze krwi, no to jak to jedna osoba może być w kilku miejscach, może i w milionach miejsc, bo msze święte są w wielu miejscach prowadzone. No to nie jest już nauka dla maluczkich, dla prostych. W Piśmie Świętym wiele jest miejsc, gdzie Bóg mówi, weź tę księgę i zjedz. To nie chodziło o to, że prorok Ezechiel, czy później Jan Apostoł w Apokalipsie, 10 rozdziale, że on bierze księgę, którą Pan Bóg mu daje i zjada. No, zjada jak jakieś ciastko, jak chleb. To chodziło o to, że on się ma napełnić tą nauką, tymi słowami, które są w tej księdze. Tak samo i spożywanie chleba i wina, kiedy Chrystus mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, to chodzi o to, że my mamy się napełnić nauką Jezusa Chrystusa. To nie chodzi o ciało, ale chodzi o ducha. Pamiętam, kiedy pierwszy raz przyjmowałem, jeszcze jako rzymskokatolik, jako pierwszy raz przyjmowałem komunię świętą, no to byłem bardzo zaciekawiony, jak ten Pan Jezus smakuje. O, przecież to nie jest opłatek, to nie jest już chleb, to jest Pan Jezus. No i po prostu, no to jest, był zawsze opłatek. I dochodzi do tego jeszcze kwestia komunii pod dwiema postaciami. Dlaczego duchowieństwo może spożywać chleb, a laikat nie może spożywać wina? Obecnie są tam pewnego rodzaju wyłomy, ale kiedyś było to bardzo ostro trzymane. Wina nie mogą spożywać ludzie z laikatu. Druga teza, przypadłości chleba w tym sakramencie nie pozostają bez podłoża. Oczywiście pod spodem jest nauka Kościoła rzymskokatolicka, która brzmi, w kawałku chleba dokonuje się zmiana substancji, przestaje być chlebem, choć posiada wszystkie jego przypadłości, czyli wszystkie jego cechy chleba, czyli tak jak mówię, smakuje jak chleb, ale staje się ciałem Chrystusa. W ten sposób w swej istocie Chrystus staje się obecny pod postaciami eucharystycznymi. Spożywamy Jego ciało i pijemy Jego krew. Taka jest istota tej obecności, choć jednocześnie nasze zmysły odczuwają przypadłości takie jak ma chleb i wino. Przypadłość cecha danej substancji. I to jest właśnie to, smakuje jak wino, pachnie jak wino, smakuje jak chleb, pachnie jak chleb, ale jest ciałem Chrystusa. I tu właśnie reformatorzy mówią, że to jest symbol. Tak jak mówiłem poprzednio, tak jak zjedzenie tej księgi. To jest symbol, to nie jest rzeczywistość. W języku biblijnym mamy wiele symboli. Chrystus mówi o sobie na przykład, ja jestem drzwiami. Ja jestem droga. Wiadomo, że to jest przenośnie używane, że Chrystus nie jest żadną drogą, po której się chodzi. Trzecia teza. Chrystus nie jest obecny w tym sakramencie identycznie i rzeczywiście we własnej postaci cielesnej. I to, co już wspomniałem, że Pan Jezus wstąpił do niebios. I znowu przyjdzie w wielkiej chwale sądzić żywych i umarłych. Chrystus nie przyjdzie, aby wcielić się w komunię, w sakrament, w Eucharystię, ale przyjdzie w przyszłości, może bliższej, może dalszej, w wielkiej chwale na sąd ostateczny, sądzić żywych i umarłych, tak zwane powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czyli Chrystus nie jest obecny i nie przychodzi na ziemię w postaci cielesnej.
Pierwszy raz przyszedł w postaci cielesnej, urodził się w Betlejem, żył jak każdy z ludzi, normalnych ludzi, został ukrzyżowany na Golgocie, zmarł, został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał i następnie w niebo wstąpił. To jest cielesny Chrystus. Chrystus przyjął ciało, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Tak więc opłatek nie jest ciałem Chrystusa. Ciało Chrystusa mieszkało między nami, teraz Chrystus jest w niebie jako arcykapłan orędujący za nami, a stamtąd, czytamy, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Nie przyjdzie do sakramentu, ale przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Czwarta teza. Jeśli biskup lub kapłan jest w grzechu śmiertelnym, nie udziela święceń, nie sprawuje sakramentu, nie konsekruje, nie chrzci. 14 wiek był upadkiem totalnym duchowieństwa. To, co się działo, to przewyższyło wszelkie wyobrażenia ludzkie. No i badacze Pisma Świętego stwierdzają, że to były te plagi Boga zesłane na ludzi w postaci dżumy, w postaci wojen, najazdów Mongołów, Tatarów, później Turków, że to było wszystko karą boską za to, że ludzie żyli w grzechu, duchowni żyli w grzechu, i jeszcze właśnie udzielali święceń, sprawiali najświętsze sakramenty, wyświęcali ludzi, chrzcili. No grzesznik przed chwileczką tymi rękami grzeszył i teraz idzie i sprawuje święte obrzędy. To się w głowie nie mieściło. Jak można żyć w tak obłudnie? Walczą duchowni między sobą, mają swoje własne armie, toczą boje, zabijają się, mordują się. Wszystko, aby zdobyć więcej. Piąta teza. W Ewangelii nie ma podstaw do twierdzenia, że Chrystus ustanowił mszę. Kiedy będziemy czytali Ewangelię z lewa na prawo, wszystko, nie znajdziemy tam nic, który mówi nam o ustanowieniu mszy. W młodości byłem jako dziecko ministrantem i musiałem się nauczyć ministrantury w języku łacińskim. Służyłem do mszy świętej wiele lat i kiedy pierwszy raz dostałem cztery Ewangelie, czy też Nowy Testament, no byłem bardzo ciekawy. Zacząłem czytać, czy to, co ja robię przy ołtarzu, czy to, co ksiądz robi, to, co te obrządy wszystkie, no szczególnie mnie interesowała msza święta, czy tam to jest opisane. No i czytałem, no i wielkie rozczarowanie. Nie ma tam tego opisane, nie ma tych ornatów, dzwonków, podniesienia, no tego opłatka, zamykanie Pana Jezusa w tabernakulum. No byłem, no zaszokowany. No gdzie to wszystko jest? No nie ma. Chrystus tego nie ustanowił. No, żyli normalni ludzie. Nie było takiego duchowieństwa jak obecnie. Szósta teza. Bóg musi być posłuszny diabłu. No, oczywiście, kiedy czytamy tą tezę, może ona nam się wydać no, bardzo dziwna, no co ten Wycliffe wymyślił. Ale jeżeli znamy całą oprawę mszy świętej, przeistoczenia, to kiedyś sławny kardynał w mowie do nowo wyświęconych duchownych, księży, powiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymaliście straszną władzę, władzę nad samym Bogiem, rozkazywania Mu. Na Wasze słowo Bóg z nieba stąpi do opłatka. Czyli Bóg jest posłuszny księdzu. A z uwagi na to, że w tamtych czasach, w XIV wieku, księża byli wyzywani od diabłów poprzez swoje no, diabelskie postępowanie,
że są sługami diabła, nie sługami Boga, no to wyszło na to, że Bóg musi być posłuszny diabłu. Ten ksiądz, jak to się mówi, no diabeł swoim ogonem dzwoni, zaprasza na mszę, że po prostu na słowo diabła Bóg stępuje. Oczywiście to jest wymysł ludzki. Bóg nie stępuje. Bogu nie można rozkazywać. Bóg nie jest posłany na posłanie. Jakieś posłanie, co? Wołam, hokus pokus i Bóg, szybko od razu Bóg wchodzi w ten opłatek. A przed chwileczką, parę godzin temu, tymi rękami ten ksiądz dokonywał strasznych rzeczy, a teraz trzyma Najświętszy Sakrament. Nie, to nie może być tak. A proszę mi wierzyć, jeżeli się jest w danym środowisku, tak jak John Wycliffe był w środowisku duchownym, to niejedno widział, niejedno słyszał, to nie były jakieś bajki, ale to była rzeczywistość. Rzeczywistość, która przerastała wyobrażenie, co ludzie zrobili z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Siódma teza. Jeżeli człowiek będzie należycie żałował, wszelka zewnętrzna spowiedź jest mu zbyteczna i niepotrzebna. To jest właśnie to, że nie musisz człowieku wyznawać swoje grzechy drugiemu człowiekowi, bo w tych tamtych czasach powstawała spowiedź uszna, no, prawie 1000 lat po Chrystusie dopiero została wymyślona spowiedź w konfesjonale. Ale jeżeli znamy Ewangelię, tam mamy znane spotkanie Chrystusa z kobietą, która została przyłapana na grzechu, no i faryzeusze, dostojnicy żydowscy chcieli, aby Chrystus powiedział, no tak, według prawa należy ją ukamienować. Chrystus powiedział, jeżeli ktoś jest bez grzechu, proszę bardzo, niech pierwszy zacznie kamienowanie. I wyszło na to, że wszyscy byli grzesznikami, musieli odejść. I ta nieszczęsna kobieta nie odbyła jakiejś spowiedzi z Chrystusem. No, teraz powiedziała wszystkie grzechy i tak dalej. Chrystus powiedział jej znamienne słowa. Idź i już więcej nie grzesz. I takie same słowa Bóg kieruje do każdego z nas, do każdego z grzeszników. Idź i już więcej nie grzesz. Spowiedź tobie jest zbyteczna. To głębokie działanie Ducha Świętego na naszą duszę, na naszą psychikę powoduje to, że odchodzimy od naszych starych zwyczajów. Z człowieka cielesnego robię się człowiekiem duchowym. Przedtem myślałem o ciele, jak tu dogodzić sobie, tak ta kobieta, no, cieleśnie, różne zachcianki miała, przyjemnie było dla ciała, a teraz zaczęła żyć dla ducha, jako istota duchowa. O duszy myślała, o zbawieniu, o życiu wiecznym, o Duchu Świętym, o Bogu. Bóg jest duchem. Ósma teza. Jeśli papież jest przewidziany na potępienie i zły, a w konsekwencji jest członkiem diabła, to nie ma władzy nad wiernymi, nikt mu jej nie dał, chyba że cesarz. Kiedy czytamy różne dekrety soborowe, no pod spodem mamy źródło, soborowa strefa, tam mamy różne dekrety soborowe. Jak to sobory wręcz potępiały papieży, napominały papieży, rozkazywały papieżom. A w historii, no to możemy w wielu punktach stwierdzić, że no to nie jest zastępca Syna Bożego na ziemi. To jest członek diabła. Oddał się całkowicie w ręce diabła. Cezar Borgia, Lucrecja Borgia, Aleksander Borgia, papież. To są ludzie, którzy no, byli do szpiku źli. Tam
Głównie chodziło o władzę, a władza osiągała się wszelkimi dostępnymi środkami. Nierzadko to był miecz. Dziewiąta teza. Po Urbanie VI nikt nie powinien być wybierany na papieża, lecz należy żyć według obyczajów Greków pod własnymi prawami. Z jakiego tytułu właśnie John Wycliffe napisał tę zasadę? Mianowicie w tym czasie było dwóch papieży, Klemens VII ekskomunikował papieża Urbana VI, no i ten nawzajem. I w kwietniu w 1379 roku wojska Urbana pokonały armię Klemensa, wielka schizma była. No wyobraźmy sobie, teraz mamy czas, gdzie mamy de facto właściwie dwóch papieży, tylko jeden abdykował, Benedykt i Franciszek. I wyobraźmy sobie, że Benedykt tam gdzieś na północ Włoch pojechał i tam zorganizował armię i teraz rusza na Franciszka, spotykają się na jakimś polu, tysiące ludzi ginie, rzezie są, walczą jeden z drugim, zabijają się, a biedni chrześcijanie na to wszystko patrzą. Tak więc stan papiestwa i papiestwo tak upadło, że wiele osób mówiły, nie, to jest to, ten urząd to jest coś złego. To jest totalnie złego. Nie możemy już wybierać żadnego papieża. Należy żyć tak jak Grecy. Kto studiuje te zagadnienia Greków, demokracja ateńska, rządy ludów, eklezja, kiedy to wszyscy obywatele zbierali się na rynku, dyskutowali, każdy mógł zabrać głos, a w tamtych czasach kliki się tworzyły, zamykali się za drzwiami, konklawę, drzwi zamykamy, nikogo nie wpuszczamy, cicho sza. Nie, żyć według obyczajów Greków. Wszystko musi być jawne. Nic nie może być zakryte. Koniec papiestwa. Nie może być takie coś, że dwóch papieży walczą między sobą i jeszcze później trzeci doszedł do tego. Dziesiąta teza. Jest wbrew Pismu Świętemu, aby ludzie Kościoła posiadali własność. Co na to mówi Jezus Chrystus? W Ewangelii Mateusza 10 rozdział od 8 wiersza. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych czosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Warty jest bowiem robotnik swojej strawy. I te spory zakonu franciszkanów z papieżem o ubóstwo ewangeliczne, o to, czy Kościół ma mieć swoją własność, czy nie. Ja mieszkam w Krakowie, no a tu właściwie Kościół ma bardzo dużo Krakowa. To jest kamienica za kamienicą, tak dalej. Czasami są szkoły wyprowadzone, chodziłem do szkoły muzycznej, szkoła muzyczna musiała się wyprowadzić, ten budynek otrzymali z powrotem, Kościół otrzymał. Chrystus mówi, nie ma czegoś takiego. Żadnej własności. I wiemy, że ta własność doprowadza do tego, że człowiek chce jeszcze więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Są pałace prymasowskie, pałac prymasowski. Wielkie własności są. Latyfundia, ziemie i tak dalej. I tu ludzie umierający zapisywali księżom właśnie swoje majątki, czy też budowali jakieś tam klasztory. Nie. To jest wbrew Pismu Świętemu. Jeżeli chcesz służyć Bogu, musisz, nie możesz zdobywać złota, srebra. Czyli nie możesz zdobywać majątków. No i zobaczmy, ile by zostało księży? O, bardzo mało byłoby. O, już nie jeden by się nie zgodził na takie coś. Na takie skromne życie. Nie, nie, nie. Jedenasta teza.
Żaden przełożony nie powinien nikogo ekskomunikować, jeśli wcześniej nie wie, że został on ekskomunikowany przez Boga. Kto ekskomunikuje inaczej, staje się przez to heretykiem lub ekskomunikowanym. W XIV wieku później, wcześniej właśnie klątwę czy ekskomunikę, ekskomunikowanie używało się w celu zdobycia materialnego panowania czy władzy nad danym człowiekiem. No, ktoś się tam sprzeciwił komuś, już od razu ekskomunika leci. Nie zastanawiano się, czy ta ekskomunika jest zgodna z Pismem Świętym, z wolą Bożą. Czy coś w Piśmie Świętym jest podane, że ten człowiek coś przekroczył zgodnie z Ewangelią, czy z Starym, z Nowym Testamentem, przez co ma być wyklęty? Nie, bo jeżeli nie wierzysz w biskupa Rzymu, będziesz wyklęty, jesteś ekskomunikowany. Ale czy Pan Bóg ekskomunikuje też w ten sposób? Czy wyklina? No poszukajmy w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym jest wyraźnie powiedziane, że te rzeczy są napisane i te są rzeczy wystarczające nam, abyśmy wierząc w to, byli zbawieni. Nie musimy nic dodawać. Jeżeli tego tam nie ma, to nie można ekskomunikować. Jeżeli ktoś ekskomunikuje mimo to, to on jest heretykiem i jego należy ekskomunikować. Przełożony ekskomunikując duchownego, który złożył apelację do króla czy do rady królewskiej, jest tym samym zdrajcą króla i królestwa. Oczywiście osoba ekskomunikowana, ona się jakoś broni na różne sposoby, składa apelację, no bo gdzie ma apelować, no nie? Cały stan duchowny jest przeciwko niemu, tak więc stara się jakoś ratować. I dlatego też doprowadza się do takiej sytuacji, że ta osoba jest zdrajcą króla i królestwa. No czy sobie wyobrażamy, że faryzeusze tam kogoś ekskomunikowali, już leci dana osoba do Heroda czy do Piłata poskarżyć się? No to są absurdalne rzeczy. To są dwie różne instytucje oddzielone od siebie. Sprawy duchowe mają rozwiązywać duchowieństwo w duchu Ewangelii nauki Jezusa Chrystusa. Sprawy królestwa, sprawy państwa rozwiązuje król, władza jego. Jedno z drugim nie można mieszać. Trzynasta teza. Ci, którzy zaprzestają głoszenia czy słuchania Słowa Bożego z powodu ekskomuniki nałożonej przez ludzi, są ekskomunikowani i w dniu sądu będą uważani za zdrajców Chrystusa. Ekskomunika, która jest nałożona na daną osobę, nie powinna zamykać danej osobie drzwi do Królestwa Niebieskiego. Czyli dana osoba ekskomunikowana przyszła do kościoła, wszyscy ludzie ją od razu wypędzają, czy tam wyklinają, odsuwają się od niej, czy ona nie może nic ze Słowa Bożego powiedzieć. Sądy ludzkie są omylne. W wielu przypadkach było tak, że dzisiaj palimy daną osobę, ale za parę dni, coś my zrobili, źle zrobiliśmy. Tak więc, jeżeli te osoby, można powiedzieć, nie wykonują tych rzeczy, zaprzestają głoszenia czy słuchania Słowa Bożego, no bo kto potrzebuje leczenia? Chory. Dana osoba jest uważana za chorą duchowo. Ona ma słuchać i głosić Słowo Boże. To ta osoba będzie ekskomunikowana w dniu sądu ostatecznego. Będzie uważana za zdrajcę Chrystusa. Nie można zamykać
dla złych ludzi głoszenia Słowa Bożego. Jak było z Janem Husem na soborze w Konstancji w 1415 roku? W tamtych czasach był uważany za zdrajcę, spalono go z jego książką o kościele, a obecnie Kościół rzymskokatolicki wydaje jego książki. No i tam zastanawiają się, jakby go tam rehabilitować. No, z jednej strony Kościół się nigdy nie mylił, no to jak to teraz zrehabilitować, kiedy my się pomyliliśmy? No, ciężko przyznać się do winy. Bardzo ciężko się przyznać do winy. A człowiek ten chciał wiele dobrego uczynić, ale Kościół był tak zepsuty, bo na soborze Konstancji, proszę wziąć pod uwagę, przybyło trzech papieży i mieli w końcu dogadać się, kto ma być tym papieżem. Zniesiono trzech papieży i nowego ustanowiono papieża. Czternasta teza. Diakonowi czy prezbiterowi wolno głosić Słowo Boże bez przyzwolenia stolicy apostolskiej czy biskupa katolickiego. Oczywiście stolica apostolska, biskupi katoliccy, oni sobie wymyślili nagle, że mają władzę nad diakonami, prezbiterami, mogą im zakazywać głosić Słowo Boże, nakazywać głosić, trzeba mieć zezwolenie, papierek, o, jakbyśmy powiedzieli, na tę okoliczność, zapominając, w jaki sposób Chrystus postąpił. Kiedy Chrystus szedł z apostołami, i nagle apostołowie mówią, o Panie Jezu, tam taki jeden chodzi, człowiek i też głosi Słowo Boże, ale nie chodzi z nami, no prosimy Cię, abyś zabronił mu i tak dalej. No Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Nie zabronił mu, wolno mu głosić, jest wolność. Nie musisz starać się o pozwolenie pójść. Ja muszę mieć pozwolenie od papieża z Rzymu. Muszę biskup dać mi pozwolenie na głoszenie Słowa Bożego. Chrystus dał ci bezpośrednio to pozwolenie. Idąc wtedy na cały świat, głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Chrystus nie powiedział, chcesz głosić Słowo Boże, musisz do Rzymu udać się lub do biskupa. Jeżeli on uzna cię za godnego, to możesz głosić. Nie. Duch Święty namaszcza każdego z nas. Nie musisz być nawet konsekrowany przez drugiego człowieka do głoszenia. Konsekrować, namaścić cię może sam Bóg. Każdy z nas z chwilą chrztu jest konsekrowany, namaszczony do głoszenia Słowa Bożego. Do tego nie potrzeba zezwolenia. Bóg dał ci zezwolenie. Piętnasta teza. Nikt nie jest panem świeckim, nikt nie jest przełożonym, nikt nie jest biskupem, gdy znajduje się w grzechu śmiertelnym. Grzech śmiertelny dyskwalifikuje człowieka. Bycia świeckim panem, przełożonym, biskupem. Jesteśmy narodem chrześcijańskim. Nie możemy mieć nad sobą ludzi, którzy żyją w grzechu śmiertelnym. Nie dosyć, że oni są źli, to jeszcze dają bardzo zły przykład dla środowiska. Nie? I oni panują. I tak jak w Grecji było, demokracja, pozbywali się tych złych ludzi. Na banicję, czy w inny sposób. Grzech śmiertelny ciebie dyskwalifikuje. Ty jesteś człowiekiem cielesnym. Nie myślisz o sprawach duchowych. A jeszcze najgorzej, jak ktoś jest w stanie duchowieństwa, żyje w grzechu śmiertelnym, to już jest naprawdę wołające o pomstę do nieba. To jest zgorszenie. Biada tym, którzy powodują zgorszenie na tym świecie. Szesnasta teza. Panowie świeccy mogą według swojego uznania odbierać dobra doczesne Kościołowi, kiedy posiadacze popełniają grzech w sposób stały, to znaczy pod wpływem trwałego nawyku, a nie jednorazowe. Są oczywiście duchowni, którzy grzeszą w sposób stały.
i w naszym wieku, w naszych czasach. To samo też się dotyczy. I John Wycliffe mówił, że trzeba odbierać włości tym ludziom. To nie może być tak, że ludzie dali różne zapisy, majątki. Przecież księża sobie tego nie kupili. Dostali to od ludzi. Jesteś zły, niedobry, niegodny urzędu. Oddawaj to. Nie ma. Koniec. Nie możesz teraz grzeszyć i jeszcze sobie używać z majątków. No i żyjesz bogato, grzeszysz i nikt ci nie może ani osądzić, ani wysadzić z tego stanowiska. Tak być nie może. 17. teza. Lud może według swojego uznania upominać panów, którzy grzeszą. No, są osoby, które grzeszą i nie wiedzą, że grzeszą. No, ktoś musi mu to powiedzieć. Znana jest sytuacja z króla Dawida, kiedy zobaczył kąpiącą się Betrzebę, no i zapragnął tą kobietę. I cudzołożył z nią. Ona zaszła w ciążę. Gdy się dowiedział o tym, no to starał się pozbyć jej męża. No. I to nie było takie, że zabił go. To była intryga. I przez rok no, uważał się za bardzo pobożnego. No, Bóg nic nie odpowiada. No widocznie no, wszystko jest okej. Okay. Ale przyszedł prorok i go upominał. No i on wtedy no, opamiętał się. Napisał wspaniałe psalmy pokutne. I my mamy upominać panów. Ludzi. Ale jeżeli lud ma zamknięte usta, jeżeli lud żyje w strachu, że panowie są ponad nimi, nikt ich nie może sądzić, no to grzech się panoszy. I to mamy XIV wiek, wiek tragedii. XVIII teza. Dziesięciny są czystymi jałmużnami, przeto parafianie mogą według swojej woli odebrać je swoim przełożonym z powodu ich grzechów. Jałmużna jest to datek dla biednych i potrzebujących. Ludzie złożyli ten datek. Parafianie. I wiedzą, że no, ksiądz przechula te pieniądze. Że on żyje w grzechu i aby żyć w grzechu, no to wiemy, że potrzeba na to pieniędzy. Nie? Na uciechy tego świata, na winko, piwko, wódkę, no to wszystko kosztuje. Ludzie ostatnie grosze dali, myśląc, że to jest dla biednych, potrzebujących, a widzą, że to przełożoni skierowali to na sprawy cielesne. I teraz parafianie mogą to odebrać. Mogą to odebrać. Nie? A było inaczej. Parafianie mają siedzieć cicho. Ten ksiądz może robić co chce. Co chce. Z pieniędzmi może robić co chce. Nikt nie może go sądzić. I to jest do dnia dzisiejszego. Kiedy ja się pytam, a co wy robicie z tymi pieniędzmi? A co ci to do tego? A może pokażecie księgi finansowe? Nie, one są tajne. Zapisy są tajne. A kiedy będą odtajnione? No, do końca świata będą odtajnione. Nie, tak nie może być. Demokracja ateńska, wszystko ma być jawne. Każdy wydany grosz, z każdego wydanego grosza trzeba się rozliczyć. Jeśli nie rozliczysz przed ludźmi, to przed Bogiem będziesz się rozliczał. I to poważnie z każdego grosza się rozliczysz, z każdego słowa. 19. teza. Specjalne modlitwy przełożonych czy zakonników za jakąś osobę nie pomagają jej więcej niż modlitwy ogólne na równi z pozostałymi. No i oczywiście kłania się tutaj zasada równości, że jedni są równi, drudzy równiejsi, są jakieś osoby uprzywilejowane, cały zakon się modli za tą osobę i dniami, i nocami. A za tą bidną sierotę nikt się nie modli, tylko jakaś ogólna modlitwa.
Modlitwa jest modlitwą. I Bóg nie ma względu na osobę. Nawet ta modlitwa specjalna, specjalna modlitwa, specjalne msze, one mogą być odrzucone przez Boga. Bóg całkiem inaczej patrzy. Nam się wydaje, że ho, 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 tyle ludzi, tyle zakonów się modli, no to już Bóg będzie wysłucha tych modlitw. Nie, nie, to jest całkiem inne. To nie jest takie proste. Specjalne modlitwy, specjalne miejsca, specjalne siedzenia. Wejdźmy do starych kościołów. To w Krakowie mamy dużo. Uprzywilejowane osoby mają specjalne siedzenia, wygodne, a ten tłum tam stoi w przedsionkach. Dwudziesta teza. Udzielający jałmużny braciom przez ten fakt jest ekskomunikowany. I tutaj właśnie John Wycliffe bierze się za zakony zakonników, księży, zakony żebracze, wiele innych zakonów, które były nastawione na tak zwane zbieranie jałmużny. To było, oni szli na miasto, na targowiska z jakimś tam kubeczkiem, prosili o jałmużny. No to tak cyganie, byśmy powiedzieli, czy jacyś inni. On tylko cały czas: wspierajcie mnie, z dzieckiem stoi, czy coś, udzielajcie mi pomocy. I co się dzieje? No ludzie dają pieniądze. Nie, nie w ten sposób. Ewangelia głosi wyraźnie, niech każdy własnymi rękami pracuje na chleb. Kto nie pracuje, ten niech nie je. Wyraźnie jest powiedziane. I ty dając tym zakonnikom pieniądze, oni tam siedzą, modlą się, czytają i tak dalej. Jesteś przez ten fakt ekskomunikowany. Oni mają pracować, jak wszyscy inni. Stajesz o 6 rano, pędzisz do pracy. 8, może 10 godzin pracujesz, przychodzi do domu. Oni sobie modlą się tylko od rana do wieczora. Ten sposób życia nie ustanowił Pan Bóg. To ustanowił człowiek. 21 teza. Jeśli ktoś wstępuje do jakiegokolwiek obranego przez siebie zgromadzenia zakonnego, zarówno posiadającego własność, jak i żebraczego, okazuje się mniej przydatny i mniej zdolny do wypełniania przykazań Bożych. No dlaczego tak jest? No bo tam ma wszystko pod nosem podstawione. No, lekkie życie. Wybiera, no, kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie. Oni to mają. Mniej przydatny do wypełniania Bożych przykazań. Żyj jak normalni ludzie. Czy Chrystus zakładał jakieś zakony? Apostołowie chodzili z żonami. Apostołowie mieli żony. Tam nie oddzielali się, żyli normalnie wśród ludzi. Przez pierwsze 300 lat nie budowano żadnego kościoła, nie budowano żadnego zgromadzenia. Później rozpoczęło się od Konstantyna to wszystko. Te właśnie, ta mamona, zdobywanie mamony, zakony, zgromadzenia, zakony żebracze, własność, posiadanie własność, kościół ma własność. O. 22 teza. Święci, zakładając zgromadzenia zakonne, przez to samo zgrzeszyli. Osoby, które zakładały zgromadzenia zakonne, dominikanie, franciszkanie i tym podobnie, nam się może wydawać to, o, jakie to święte jest, oni tam się modlą, zamykają się, reguła bardzo ostra jest, spisana, dokładnie pilnują. Nie, 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 to nie jest sposób Boży. Bóg niczego takiego nie ustanowił. Czytajmy Stary Testament, Nowy Testament. Tak, ja pierwszy raz. Czy coś tam o zakonnikach jest powiedziane? Nie. Nie ma żadnych zakonów. Nie ma. Wielkie zakony budowane, a zbudujcie te mieszkania dla ludzi.
pomóżcie tym potrzebującym, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Nie? Wielkie latifundia, wielkie zgromadzenia. I to wszystko kosztuje. I dlatego wołają, wołają więcej, więcej dla nas. 23. teza. Zakonnicy żyjący w swoich zgromadzeniach zakonnych nie przynależą do religii chrześcijańskiej. John Wycliffe widział to wszystko własnymi oczami. To nie jest tak, jak my mamy obecnie wysokie mury, wszystko pozamykane, my nie wiemy, co tam się dzieje. John Wycliffe widział, był, zobaczył i stwierdził, że to nie jest religia chrześcijańska. Tak chrześcijanie nie powinni żyć w zakonach. Nie, to nie jest. To nie jest życie naśladowcy Chrystusa. Chrystus takiego czegoś nie założył. 24. teza. Bracia powinni zdobywać środki do życia pracą swoich rąk, a nie przez żebranie. To jest to. Chrystus nie wysyłał swoich uczniów, aby szli żebrać, ale wysyłał ich, aby głosili Słowo Boże. Było 12 apostołów. Później byli diakoni. 12 apostołów zdobyło cały świat. A ludzie świeccy ludzie, od słowa do słowa, od osoby do osoby, głosili dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jeżeli poddamy nasze życie Duchowi Świętemu, to nie będziemy musieli zakładać takich zakonów, czy żebraczych, czy jakichś innych. Duch Święty będzie działał. A jeżeli będziemy chcieli żyć po swojemu, proszę bardzo, ale pracą, żyj z pracy swoich rąk. Pracuj. W przykazaniach o święceniu sobocie 6 dni będziesz pracował, a 7 odpoczywał. Będziesz pracował. Nie spędzał życia na modlitwach od rana do wieczora. Pracuj 6 dni, 7 odpoczywał. To mówi Słowo Boże, to mówi Bóg. 25. teza. Popełniają Symoniem wszyscy zobowiązujący się do modlitwy za innych w zamian za dobra doczesne. Co to jest Symonia? Symonia była poważnym problemem kościoła rzymskiego w średniowieczu. Za jej uprawianie groziły surowe kary. Mimo to przedmiotem handlu były najwyższe godności. Sprzedawano nawet godność papieską. W związku z tym papież Juliusz II unieważnił wybory wszystkich swoich poprzedników, którzy zasiedli na stolicy apostolskiej dzięki Symonii. Oczywiście idziemy do kościoła, zamawiamy modlitwę i za dobra doczesne. I płacimy jakieś 100 zł, może 200 zł i prosimy zakonników czy księży, aby się modlili. I to jest ofiara. Nie, to jest Symonia. To, czy coś takiego w Piśmie Świętym jest opisane? No jest opisane, ale w tym złym kontekście. Kiedy Szymon Mark przyszedł z pieniędzmi do apostołów i on chciał coś tam kupić od nich. To było zło. Jesteś złym człowiekiem. Dary Boże nie możesz kupować sobie za pieniądze. Nie, to na tym Ewangelia nie polega. Kiedy znamy historię, wiemy, jak to fury złota jechały do Rzymu, aby coś tam kupić, jakichś świętych kupić, czy wielu innych rzeczy. No przydałby nam się jakiś święty w Polsce. No to trzeba go załatwić. No, idziemy załatwić. Symonia. 26. teza. Modlitwa przewidzianego na potępienie nie ma żadnej wartości. Człowiek, który jest zły, potępiony i on się wielce modli,
nie zmienia swojego życia, funduje klasztory, zamawia msze, zamawia modlitwy, płaci słono. No i ktoś może sobie pomyśleć, no może to jakąś wartość ma, ale wartość dla człowieka cielesnego, dla człowieka drugiego takiego jak on. Ale człowiek żyjący według Ducha Bożego, to on mówi, to jest bezwartościowe. Znamy historię ze Starego Testamentu o Namanie, który był trędowaty i nie pochodził z Izraelitów. I on przybył do proroka i prorok mu powiedział, że ma się nam 7 razy umyć w Jordanie. Ale sługa tego proroka był człowiekiem złym. I on szybko pobiegł za nim, bo ten dowódca wojskowy, bardzo bogaty człowiek, chciał coś wynagrodzić prorokowi, coś zapłacić mu, no bo taka była mentalność, no coś za coś, nie? A prorok mu powiedział, nie, to jest dar Boży, żadnego płacenia. Ale kiedy ten zły człowiek Gezy usłyszał o pieniądzach, no wtedy oczy mu się zaświeciły, jego serce zaczęło źle bić, tak, Judasza serce, który sprzedał Chrystusa za srebrniki, no i pobiegł za tym człowiekiem i kłamstwa mu nagadał i ten człowiek mu dał tych dóbr materialnych. Wiemy, jak to się skończyło dla niego. No, fatalnie się skończyło. Oczywiście Bóg obecnie w ten sposób nie działa, nie rzuca od razu potępienia, ale będzie sąd ostateczny. Będzie sąd ostateczny. Wtedy wypłyną wszystkie rzeczy. Tak więc miejmy się na uwadze. Nie mieszajmy ciała z duchem. Nie mieszajmy rzeczy materialnych z niematerialnymi. Nie myślmy, że Bóg jest jakimś sprzedawcą w sklepie, że przychodzimy i płacimy mu. Płacimy mu walutą. O, więcej zapłaciłem. O, 1 000 000 złotych dałem na kościół. O, to Pan Bóg tam patrzy na mnie miłym okiem. Wszystko należy do Boga. To 1 000 000 złotych to nie jest twoje. To nie jest twoje. Tobie się tylko wydaje, że jest twoje. Jak umrzesz, to będziesz bez wartości. Nic nie będziesz miał. Wszystko zostawisz. Nic nie weźmiesz do grobu. Nagi się urodziłeś i nagi wracasz do grobu. Nie masz nic swojego. Tak więc modlitwa człowieka przewidzianego na potępienie nie ma żadnej wartości. Jeżeli chcesz, aby ta modlitwa miała wartość, pamiętaj słowa Pisma Świętego, wiele może modlitwa sprawiedliwego. Zobacz, w jaki sposób być sprawiedliwym. Wtedy może modlitwa wiele. Ale w inny sposób nie da rady. Nie przejdzie to.